W asyście wojskowej odbyły się tegoroczne obchody Święta Konstytucji 3 maja. Po mszy w konkatedrze pod wezwaniem świętego Aleksandra, wiedziony przez miejscową orkiestrę dętą, pochód przeszedł pod scenę muszli koncertowej w Parku Konstytucji. Tam okolicznościowe przemówienia wygłosili najpierw gospodarz miasta, a po nim goście uroczystości. O znaczeniu i doniosłości Konstytucji mówił Czesław Rankiewicz. Konstytucja jest na dobre i złe czasy, a prawa i wolności, które w niej zapisano, stanowią miecz i tarczę dla obywateli. Jarosław Zieliński nawiązał do wspólnoty narodowej. W 195 krajach świata jest około 60 milionów Polaków. To ogromna siła, mówił do zebranych. A ta siła jest dzisiaj Polsce potrzebna. Tutaj chcę podkreślić bardzo ważną rolę, i to dzisiaj także powinno być dla nas istotną częścią naszej refleksji patriotycznej, istotną rolę spójności wspólnoty narodowej. Tego, żeby nie mogli obcy mieć swoich ludzi w Warszawie, ani ci z Moskwy, ani ci z Berlina. Nie tylko w Warszawie, ale i w Suwałkach i wszędzie indziej, w całej Polsce. W jego wystąpieniu wiele było odniesień historycznych i jeden wniosek. Jeśli historia ma być nauczycielką życia, to czerpmy z niej, wyciągajmy wnioski i nie powielajmy błędów. Do wydarzeń poprzedzających i następujących po uchwaleniu Konstytucji 3 maja nawiązał senator Marek Komorowski. Pamięć o tamtych czasach to nasz obowiązek. Dzisiaj oddajemy hołd wszystkim bohaterom, twórcom Konstytucji 3 maja. Konstytucji, która stała się dla nas symbolem i wzorem myślenia o odpowiedzialności za państwo i troski o dobro wspólne. Dzisiaj, niezależnie od politycznych podziałów i sporów, dzielących nas różnic, szukajmy drogi do porozumienia w budowaniu silnej, niepodległej i suwerennej Polski. Niecodzienną atrakcją, ale i niespodzianką tegorocznych obchodów była krótka inscenizacja historii Suwalskiego Dębu Wolności. Prezentację przygotował miejscowy amatorski teatr hybrydowy, kierowany przez instruktorkę Mirosławę Krymską, a aktorami niezastąpieni w inscenizacjach i rekonstrukcjach Suwałczanie. Oto fragmenty. Nabożeństwo było tak piękne i przejmujące. Ksiądz Grunwald taką homilię wygłosił, że nawet mężczyźni mieli łzy w oczach. Ależ droga pani Heleno, przecież ja byłam. Niestety zjawiłam się zbyt późno, nie udało mi się przebić przez tłum bliżej ołtarza. A dzień dziś taki wyjątkowy. Słyszeliście państwo pobudkę odegraną z samego rana przez trębaczy szwoleżerów? Tak, coś poruszającego. I jeszcze ta defilada ulicami miasta. Wyjątkowa. Tak, tak, mężczyźni w mundurach są tacy przystojni. O, ależ Heleno, ciszej. No, drogie panie, nie róbcie zamieszania. Stanisławie, przecież ja jestem cicho. A poza tym to nic dziwnego, że jesteśmy dzisiaj tak poruszone. Ale cicho, idzie ten farmaceuta od Zawadzkich. Dzisiaj nikogo nie zabraknie. Dzień dobry państwu! Ależ tłumy! Ile młodzieży, wojska, a i władze miasta w komplecie. Nadkomisarz Dobrowolski, państwo Gałajowie. Pani Cecylia! Tak, prezes sądu Naumowicz. Pan Teofil Noniewicz, tak, i dyrektor gimnazjum, tak, Firewicz. Szczęśliwie doczekaliśmy się wreszcie dobrych czasów po tylu latach niewoli. Podobno sam marszałek miał przyjechać. Ależ był, w 19 roku. Miałem zaszczyt jeść z nim uroczysty obiad w Resursie. Nikt nie zapowiadał jego obecności na dzisiejszej uroczystości. Wielka szkoda. Mógłby przyjechać z Aleksandrą. Swoją drogą to jestem bardzo ciekawa,
Jak sobie radzi ta nasza Ola ze Szczerbińskich w dalekiej stolicy? A nasza Anulka przygotowała na dzisiejszą uroczystość wiersz naszej wieszczki? Marii Konopnickiej. Zadeklamujesz, Anulko Państwu? Ojczyzna moja, to ta droga ziemia, gdzie ujrzał słońce, tym poznam Boga. Gdzie ojciec, bracia, matka miła, w polskim niemowie pacierza uczyła. Ojczyzna moja, to te ciche pola, którą od wieków zdeptała niewola. To te kurhany, te smętne mogiły, co jej swobody obrońcy przykryły. Ojczyzna moja, to ten duch narodu, co żyje cudem wśród głodu i chłodu. To ta nadzieja, co się w sercach kwieci, pracą ojców, a piosenką u dzieci. Brawo! Widzę, że państwo dbacie o patriotyczne wychowanie swej latorośli. No, a i wiersz dobrany stosownie do okoliczności. Akt erekcyjny zasadzenia drzewa wolności w ogrodzie miejskim w Suwałkach na pamiątkę odzyskania niepodległości przez Polskę. My, obywatele Suwałk, zebrani w dniu 3 maja roku pańskiego 1923, pragnąc uczcić rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz pamięć tych, którzy złożyli swój los idei wolnej i niepodległej Rzeczypospolitej, sadzimy dziś drzewo wolności jako symbol zwycięstwa i odrodzenia państwa, ku wiecznej radości i na trwałą pamiątkę przyszłych pokoleń. Dąb ten wyhodowany został z nasion zebranych w pamiętnym roku 1918 na stokach Cytadeli, miejscu uświęconym krwią bojowników o niepodległość umiłowanej ojczyzny. Chcemy w ten sposób wyrazić im nasz hołd i wdzięczność. Niech to drzewo wolności będzie symbolem trwałości i stabilności naszego odrodzonego państwa, naszej siły, mocy i jedności w utrzymaniu wolności i niezawisłości stanowiących jego fundamenty. Niech przypomina o chwalebnej historii Polski, o wartościach, za które walczyli nasi przodkowie oraz o naszych obowiązkach wobec przyszłych pokoleń. Dziś, w dniu zasadzenia drzewa wolności, z radością i dumnym sercem składamy wszem i wobec i przed każdym z osobna uroczyste ślubowanie, że będziemy trwać w szacunku do naszej wolnej ojczyzny i że będziemy dążyć do jej umacniania i obrony przed wszelkimi zagrożeniami. Niniejszy akt spisany został ku pamięci potomnych i opatrzony stosownymi podpisami, złożony pod korzeniami zasadzonego dziś drzewa wolności w obecności władz państwowych, samorządu, wojska, instytucji miejskich i społecznych, uczestników walk o niepodległość Polski oraz młodzieży szkolnej i tłumnie zgromadzonych mieszkańców Suwałk. Podpisani obywatele Suwałk. Inscenizację z ogromną uwagą obejrzeli wszyscy zebrani. Ta żywa lekcja historii prawdopodobnie nie była powszechnie znana zebranym. Zatem była równie cenna, co ciekawa. Znaczenie znajomości lokalnej historii docenił senator Marek Komorowski, który znalazł w niej fundament dla budowania tożsamości i wspólnoty. Najpierw tej miejscowej, regionalnej, a potem
narodowej. To jest ta lokalna historia i ona jest bardzo istotna. Ta tożsamość miejsca, czyli tutaj w Suwałkach i pokazywanie, przypominanie tego jest bardzo istotne i myślę, że mieszkańcy bardzo dobrze to odbierają. Bez własnej historii nie ma historii tej szerszej. Nie będziemy mówili o historii Polski, nie znając historii tutaj na przykład mieszkańców Suwałkach, gdzieś mieszkańców innego miasta w innym mieście.